30 czerwca wspominamy świętego Adolfa z Osnabrück, biskupa. Adolf urodził się w rodzinie Ody von Berg-Altena i hrabiego Szymona I z Tecklenburga, niemieckiego szlachcica w służbie Frederyka Barbarossy, biorącego udział w III Krucjacie. Jako chłopiec Adolf został wysłany na studia do klasztoru cystersów w Altenkamp, gdyż bardzo pociągało go życie religijne. Po ich ukończeniu złożył śluby zakonne, został wyświęcony na kapłana i został kanonikiem kolońskiej kapituły katedralnej, lecz sam pragnął powrócić do klasztoru. W 1216 roku został wybrany na biskupa Osnabrück, lecz wybór ten musiał zostać powtórzony, ponieważ nie uzyskał on aprobaty papieża Honoriusza III. 24 września 1217 roku Adolf został ostatecznie wyświęcony na biskupa przez arcybiskupa Kolonii Engelberta Berga. Adolf wypełniał swoją posługę biskupią z niezwykłą skromnością, pokorą i dyspozycyjnością, kontynuując regułę świętego Benedykta. Pieniądze z dochodów ze swojego majątku przeznaczył na pomoc biednym i chorym. Tak bardzo angażował się w czynności na rzecz potrzebujących, że benedyktyni nadali mu tytuł jałmużnika ubogich. Był rozchwytywany przez wszystkich za swoją dobroduszność. Osobiście opiekował się trędowatymi. Według jednego z podań pewnego dnia tak wiele czasu poświęcił trędowatemu, że towarzyszący mu księża w obawie przed zachorowaniem bez jego wiedzy zabrali trędowatego do odległego domu. Jednakże następnego dnia Adolf natychmiast odnalazł ów dom, wszedł do niego i pozostał tam przez długi czas. Pozostali księża, którzy mu towarzyszyli, zaintrygowani weszli w końcu do środka i znaleźli świętego leżącego na tym samym łożu co trędowaty, który został uzdrowiony. Piastując swój urząd biskupi, Adolf zapisał się także jako wielki reformator. Pomógł klasztorom w swojej diecezji i zreformował regułę mniszek z Herzebrock, dostosowując ją do reguły benedyktyńskiej. Kroniki podają, że 5 listopada 1222 roku koncelebrował uroczystą mszę konsekrującą kościół opactwa cysterskiego w Marienfeld wraz z arcybiskupem Kolonii Engelbertem. Święty Adolf zmarł w 1224 roku. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika świętego Adolfa biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdasz nas ojcowską miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam.